Witam Was w kolejnym odcinku jazdy próbnej. Odcinku, który Was zaskoczy, ponieważ stoję praktycznie pod maszyną, która jest w stanie wykopać dół dla czołgów, dla wozów pancernych, dzięki czemu mogą się schować w ziemi i jakoś przetrwać wojnę. Jest ze mną Kuba, mam nadzieję, że do niego wyjdę. Cześć Kubo, witam Cześć, Cię. Witam Cię. Może w rękawiczkach, bo jest zimno. Tak jest. Kuba, może najpierw opowiedzmy o Waszej działalności, tak? Kiedyś Twój kolega, współwłaściciel Marcin prezentował nam tegoż właśnie BWP-a, jak pewnie pamiętacie, w Bornym Sulinowie. Kubo, skąd takie zainteresowanie u Ciebie? Czemu akurat militaria? Dobre pytanie. Sam za bardzo nie wiem, od czego to się zaczęło, ale na pewno było to tak. Pamiętam początki, pierwszy jakiś mały pojazd, gazik czy jakiś motor z koszem. Bardzo szybko się to rozwinęło. Pierwsze zloty pamiętam. Borne Sulinowo, o którym tu powiedziałeś, to 7 czy 8 lat temu pierwszy raz byłem, to może było 150 osób. Przy jednym ognisku wszyscy siedzieli. Sami dzisiaj widzieliście, do jakich rozmiarów to się rozrosło. No to wiadomo, nie można było co roku przyjeżdżać tym samym sprzętem. No to co rok nowy i chce się, i więcej, i ciężej. Później pierwsza ciężarówka, później pierwszy jakiś pojazd pancerny. No i wreszcie jak już człowiek wszedł w tę gąsienicę, no to już z tego wyjść nie można. Został tylko śmigłowiec. Przyznam, że wchodziłem na Waszą stronę internetową motoarmia.pl. No i zastanawiałem się, macie tam pokazane mnóstwo sprzętu, tak? Również handlujecie taką odzieżą wojskową dla ludzi, którzy się tym interesują, ale także macie handel zagraniczny, tak? Czyli jest popyt na coś takiego w Polsce za granicą? Wiesz, to tak może historia tego trochę była inna. Najpierw była ta pasja i ta chęć jeżdżenia. No, każdy przeciętny człowiek zdaje sobie sprawę, ile to pali, jaką to ma moc i jakie są koszty. Eksploatacja tego to tylko stać państwo, czyli rząd, wojsko. Prywatnych ludzi nie stać na utrzymanie czegoś takiego, więc trzeba się jakoś wspierać. Trzeba się wspierać, bo z pensji normalnej, gdzie każdy z nas ma inną pracę, nie jest się w stanie tego utrzymać. Więc wspieramy się właśnie handlując tym, czy jakikolwiek robić zagraniczne wymiany, prawda? W Polsce popyt na to jest ograniczony ze względów na środki finansowe, ale na przykład zagraniczni, zachodni kolekcjonerzy ten sprzęt chętniej kupują, no i nie ma co ukrywać, stoją za nimi jakieś tam fundusze, które pozwalają nam utrzymać całą tą bazę. Dzisiejszy sprzęt, który zaprezentujemy, tak jak wspomniałem, jest wyjątkowy. Ja osobiście nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale jednak jest. No bo żołnierze łopatami dziur, no nie wykopią dla czołgu, tak? Może nie, najwyżej okopy dla siebie, ale nie dla czołgu. Powstał nam dół, ale co w związku z tym? Rów, tak. Rów. Co tutaj będziemy mogli zmieścić w takim rowie, tak? Posłuchaj, to dopiero jest namiastka, co ten sprzęt potrafi. W ogóle, no od początku, jest to MDK-2. Koparka frezowa, tak to w Polsce przyszło się temu nazywać. Nie jest to sprzęt pancerny. To, że ma gąsienicę, często ludzie myślą, że wszystkie gąsienicowe to pancerne. Nie. Jest to sprzęt typowo saperski, inżynieryjny, czyli do pracy nie na froncie, ale również w warunkach bojowych. Podwozie jego to praktycznie ściągnięta wanna z 5/5. Ma drobne różnice, jednak mniej więcej dużo jest tych samych elementów. Silnik, czyli klasyczny V12 z rodziny W2, czyli ten, co z Rudego od T-34 pochodził. W ogóle w sowieckich czołgach przez 70 lat nie było innych silników. Od 30 roku, jak zaczęli tłuc W2, to się później nazywał W54, W55 i tak dalej. W kółko to była ta sama V12. Tu jest również ten sam silnik. I nieopancerzona kabina i przede wszystkim organy robocze, bo tak to się fachowo nazywa. Buldożer, spych, tak? I organ taki rotor do kopania. To może najpierw o tym spychu powiedzmy, tak? Słuchaj, spych. To jest dość konkretna łyżka, czyli jak ten sprzęt jedzie,
to on najpierw pewnie wyrównuje górki, później kopie. To, nie, to w tym chodzi, nie, czy nie? Nie, nie. Łycha to jest typowa, wielozadaniowa jest, tak? Czyli nie ma jakiegoś konkretnego przeznaczenia, do czego to służy. Jest potrzeba na polu, na nierównościach terenu kształtować, więc ta łycha do tego służy. Czy do przepchnięcia czegoś, czy do przewrócenia czegoś, tak? Natomiast głównym jego elementem, dla którego ten pojazd został stworzony, jest ten rotor z tyłu. A, to o tym za chwileczkę powiemy. Ale okay. może wspomnę o mocy tej łyżki, to jest hydraulika, tak? Tak. I pokażemy to? Pokażemy. To, co się stało z łańcuchami, jeżeli ich się to nie ściągnęło. Przynieś z tamtej strony. To jest siła. Takie łańcuchy bez problemu, jeżeli ta łyżka jest w stanie zerwać. Jeżeli operator się zagapi, to potrafi opuścić łyżkę, która jest podwieszona na łańcuchu i to po prostu pęka. Myślę, że nawet nie zauważył, że to urwał. Zorientował nawet nie było szarpnięcia takiego. Dopiero jak wyszedł, to pewnie zobaczył. To też właśnie to zostawimy. Miałem okazję już się nim przejechać. Jeżeli myślicie, że powiecie coś do operatora takiego sprzętu, to jesteście w błędzie, nic nie powiecie. Jak w czołgu, totalnie głośno. Po ruchach ust można coś zrozumieć, na przykład komendę stop. Aha, stop. Dobrze, jakiej głębokości kopiemy tym rowy i co tak naprawdę wjedzie? Generalnie służy to do kopania transzei. Jest to też wielozadaniowa maszyna. Jeżeli przejedzie dwa razy pod rząd w tym samym miejscu i kopie w maksymalną głębokością, może schować się w ten dół, w ten rów czołg T-55, bo do tego było to w duecie stworzone i wystaje tylko sama wieża z armatą. Czyli praktycznie nawet na takim odcinku, jak tu mamy na polu, ten czołg jest ciężkim celem do trafienia, bo wystaje tylko armata i lufa, tak? I on może siać spustoszenie, ma nienaturalną, tylko sztuczną, bardzo szybko wykopaną przeszkodę terenową, tak? Dla przeciwnika. Kolejna sprawa, można kopać tym na szybko jakiś okop dla piechoty, tak? Gdzie się będzie można schować przed natarciem czy przed najazdem przeciwnika. No właśnie, czyli powiedz mi, ile czasu trzeba, żeby wykopać, załóżmy, nie wiem, 300 metrów takiego, albo nie wiem, 100 metrów jest takiego koparka, rowu? Tak, jest to koparka szybkobieżna, czyli sama nazwa wskazuje, że szybko bieży. No w wojsku szybko to jest tak 2 na godzinę. 2 km na godzinę to nie jest mało, tak się to wydaje. To nie jest mało przy tym, co robi, tak? Dokładnie, a łopatami czy koparką ręczną, znaczy no, hydrauliczną zwykłą. Jakąkolwiek koparką, nie ma szans. Nie poszłoby to. Słyszałem też, że miało takie zastosowanie w wojsku, jeżeli spodziewało się wojsko, że będzie natarcie pancerne, tak? To już przygotowano pole i na przykład kopano pod rząd wiele takich rowów. Wtedy czołgi jadące przeciwnika miały w tych rowach skakać, spowolnić przede wszystkim swoją jazdę, co pozwoliło chociażby ten czołg unicestwić z ręcznego RPG, prawda? To urządzenie nigdy nie miało u nas tutaj w Europie zastosowania w warunkach bojowych, bo to są lata 60., czyli praktycznie już zimna wojna. Więc nie było w warunku bojowych. Mogli to trochę wcześniej wymyśleć. Może gdzieś w Afganistanie, czy kiedyś, o tym nie wiem. W Europie na pewno nie było tego stosowania w warunkach bojowych. To było, nawet sami zobaczcie, w jakim to jest stanie. Ten sprzęt ma 40 ponad lat, tak, a ma przejechane 200 km. On był przepychany z magazynu do magazynu, nigdy nie wyjechał prawdopodobnie na poligon. Zadam takie nieskromne pytanie. Pytam. Ile coś takiego kosztuje? To wszystko. Aż się odpięło. To wszystko. To wszystko zależy, słuchajcie, od tego, w jakim to jest trybie kupowane. Wiadomo, wojsko to sprzedaje, dla wojska to ma wartość złomową. Czyli tyle co stal razy cena złomu, prawda? Waży około tam powiedzmy 35 ton. Dla pasjonatów, dla hobbystów ma to wartość już większą. Niemniej jednak też wiem, że te urządzenia, dokładnie ten model jest wykorzystywany w Afryce, w kopalniach odkrywkowych diamentów w Sierra Leone. I pięknie. Tam ta maszyna, podejrzewam, że jest trochę tańsza od Keta czy czegoś takiego, który kosztuje już w setki tysięcy złotych. Także wszystko zależy, czy jest to
do celów hobbystycznych, do celów pracy, czyli do kopalni na przykład, czy jako tylko złom. Człowiek, który chciałby coś takiego kupić, trafi przeważnie na dobre modele ze względu na to, że to nie był sprzęt używany, tak? Tak. Czy są już zajechane? Wiesz co, to jest maszyna, wszystkie maszyny pancerne tego typu, takie duże. Jeżeli się nieumiejętnie z nimi, to nie jest samochód, jeżeli się nieumiejętnie z nim obchodzisz, to możesz go zniszczyć w ciągu 5 minut i to straty się narobi tak nieodwracalnych, on się sam własną mocą po prostu zabije. Czyli, no zobaczycie, w środku już się nie pospało. Przełączniki, dźwignie i tego po prostu, części do zdobycia są bardzo trudne do tego, więc trzeba myśleć. I wiadomo, jak ktoś to gdzieś, jak to się mówi, katuje, no to ta maszyna się ciągle tylko psuje, ma wycieki oleju, no niczego się już nie nadaje. Oczywiście nie wytrzymałem, już przez ten czas musiałem zajrzeć z tej strony na siłowniki ogromnej mocy. Kto to w ogóle skonstruował? Najlepsza produkcja sowiecka, tak? Czyli Związek Radziecki, bo nie tyle Rosja, co Związek Radziecki. Wszystkie maszyny, które są w naszej bazie, albo zdecydowana większość, to są sowieckie maszyny. Czyli były to po prostu sprzęty tak zwane nie do zajechania, tak? Zniszczyć wszystko się da, ale jest naprawdę ciężko i są dość, że tak powiem, idiotoodporne. Aha. Czyli chodzi to o to, że niewykwalifikowana kadra mogła już te sprzęty obsługiwać. To nie są F-16 czy jakieś czołgi. Nie ma elektroniki. Tak, po prostu średnio rozumny człowiek po przeszkoleniu mógł już ten sprzęt samodzielnie prowadzić. Nie wymagało to studiów oficerskich, jak do dzisiaj. No właśnie, mamy tutaj niesamowity wirnik, tak? Tak rotor, to można tak. Rotor tak nazwać. Jest. Jakie tu siły działają? Słuchaj, więc to jest dość ciekawe, ponieważ hydraulika tam, którą oglądałeś z tyłu, ona zasila jedynie siłowniki służące opuszczaniu się rotora. Natomiast sam rotor napędzany jest mechanicznie, czyli nie za pośrednictwem pompy olejowej i silnika olejowego, a po prostu wałami grubymi, jak udo od silnika. Czyli to bezpośrednio potężny silnik tego pojazdu kręci tym rotorem. Widziałem go tutaj nieraz już w różnych akcjach, to nawet jak są otoczaki wielkie, to go po prostu na pół rozcina i wyrzuca do góry. No będziecie mieli okazję zobaczyć. Siła jest potężna. Nie jestem sobie nawet wyobrazić, jak to w tonach czy w kilogramach przeliczyć, jak to jakby ziemię ryje. Nie, człowiek jakiś znalazł, nie, no to czy w ogóle coś to w tym jest, stylu. To. Ale zauważyłem, że jest to również bezpieczne. Tak. Z tej strony nigdzie żaden kamień nie wyleci, nikogo nie uderzy, nawet naszego operatora kamerę nie pobije, tylko sypie w stronę tutaj akurat prawo, zgadza jak się. Kombajn. Zgadza się, jest to jakoś ukierunkowane, no ten ktoś to opracował, ktoś to liczył, ktoś to wymyślił, tęgie głowy nad tym na pewno siedziały i powiem ci, że no nie jest rozsądne stać przy tym, niemniej jednak, jeżeli taka konieczność zajdzie, można i jest to w miarę bezpieczne, z tym, że różne rzeczy mogą się stać, no ja nigdy nie widziałem, ale wiadomo, może się to koło urwać też, tak, taka sytuacja się kiedyś może zdarzyć. Z tym, że no, myślę, że jest to przewidziane i bardzo bezpieczne. Ale powiem szczerze, jak wczoraj wasi pracownicy ściągali to z nisko podwoziówki, z ciężarówki, to nie byłem w stanie wyobrazić sobie, na jakiej zasadzie to działa. Tak, bo było złożone do góry w ogóle w pozycji tak jest, takiej transportowej. Nie wiedziałem, mówię, czy to jest jakaś śruba, która się wbija. No, rzeczywiście naprawdę dobrze przemyślane.
Teraz przeniesiemy się do wnętrza, ponieważ nie ma tam standardowej kierownicy. No nie ma. Widziałem chyba tylko jakieś biegi są. Pokażemy wam, jak jest w środku. Zapraszam, chodź. Nie kłamałem, kierownicy nie ma. No nie ma. No właśnie, jak się steruje czymś takim? Wiesz, sam system sterowania jest stary i dawno już temu wymyślony. Tu nie ma nic nowego. Są po prostu dwa drągi, tak? Potocznie zwane mechanizmy planetarne, mechanizmy zwrotnicze, czyli MPZ-y albo MPS-y, planetarne mechanizmy skrętu. Polega to na tym, że ta dźwignia, drąg, jest bezpośrednio skomunikowana z taką skrzynią, powiedzmy, planetarną, która jest na każdym kole napędowym, czyli tym zębatym, tak? I zaciągnięcie drągu powoduje spowolnienie gąsienicy lub też jej całkowite zahamowanie. I trudno przewidzieć, pojazd cały się na to jest gąsienica. Prawa, gąsienica lewa. Oczywiście są jeszcze kombinacje, dwóch na raz, tak? Lub do zatrzymania całkiem dwie na raz do tyłu. Trochę siły trzeba mieć, bo to się trzeba no, ale przecież mocno, wojskowy to człowiek, który ma siłę, tak? Na tym, tak jest. No i jak widać, wszystko jest produkcji sowieckiej, wszystkie napisy po sowiecku. Nie znam dokładnie miejsca, miejscowości, w jakim to były te maszyny robione, no ale jest to oczywiste, że dobrze, było to za wschodnią granicą. Dobrze, a tutaj widzę sprzęgło-hamulec gaz, czy co to jest? Tak, tak, to jest klasycznie. On ma dużo tutaj wspólnego z samochodem, sprzęgło-hamulec gaz. No nawet o, szyby otwierają się, zobaczcie, przesłonki jest. Są, pięknie! Są przesłonki do słońca. Do słońca małego, do to słońca jest, widzę, taka dużego. Wersja ekskluzyw. Tak. No i tutaj sobie w piąteczkę na przykład siedzimy. I jedziemy. Powiedz mi jeszcze, widziałem biegi jakieś. Tak. O co w tym chodzi? To jest kilka. Biegi, oczywiście jest skrzynia biegów, są skrzynie pośrednie i wiele innych urządzeń. Biegi ma bardzo zbliżone do biegów w samochodzie, czyli są biegi do przodu i biegi do tyłu. Oprócz tego są oczywiście mechanizmy, które pozwalają na sterowanie organami roboczymi, tak? Czyli rotorem i spychaczem. Więc jest dźwignia do włączania pomp olejowych, czyli hydrauliki, jest dźwignia do szybkiego, wolnego obracania rotorem. Wiadomo, jak jest ziemia, tak jak dzisiaj, twarda, zmarznięta, nie można tego szybko robić, bo się zaraz coś urwie, trzeba to robić trochę wolniej. I dźwignia też jest do samego włączania podzespołów, jak skrzynie redukcyjne i tak dalej. Więc wszystko, każda tu dźwignia ma swoje znaczenie. A widzę tam butle, przepraszam, że ci wejdę w zdanie. Tak, więc tak, butle służą do rozruchu silnika. Tu jest rozruch, można mieć kombinowany albo dwa różne systemy. Silnik możemy klasycznie uruchamiać oczywiście rozrusznikiem elektrycznym. To nie byle rozrusznik, bo rozrusznik ma około 15 koni mechanicznych, czyli to jest potężny silnik. Ważna rzecz, silnik jest tutaj na tyle duży, że trzeba podtłoczyć olej, czyli uruchomienie silnika tak z marszu bezpośrednio mogłoby spowodować, że się zatrą głowice. Więc najpierw elektrycznie podtłaczam olej, cały silnik się wypełnia olejem, chodzi oczywiście o wałki w głowicy, dopiero silnik później uruchamia. I również mogę uruchomić go z butli powietrznych, czyli jest odpowiednie urządzenie, które wysokie ciśnienie, bo butle są pompowane do prawie 200 atmosfer. Odkręcam butle, na manometrach widzę oczywiście te parametry i uruchamiam silnik ciśnieniem powietrza. Jest to bardzo proste, nie ma jakiegoś silnika, który kręci za powietrzem, tylko butle wpychają powietrze bezpośrednio w cylindry i po prostu kręcą silnikiem, a pozostałe sekcje odpalają. Rewelacja. Bardzo prymitywne urządzenie. Taka pompa wtryskowa w drugą stronę. Ale trzeba prosto z kabiny. Tak jest, prosto z kabiny. W ogóle o fakcie militarnym przeznaczenia tego pojazdu również świadczy, że zobaczcie, są uchwyty na broń, czyli jechał kierowca mechanik i żołnierze obsługa, którzy również mogli kałacha bronić. Można tutaj trzymał włożyć, kałacha, tak.
i wręcz czego wyskakiwał z tym kałachem, jeżeli taka potrzeba zaszła. To co, Kubo, zaprosimy teraz naszych widzów na bardzo dziwną jazdę próbną, w której wykopiemy dół i coś postaramy się w nim schować. Mamy tam z tyłu BWP-a i co, zmieści on się czy nie? BWP to spokojnie się zmieści, jakbyśmy się postarali, to i PTS by się zmieścił. Czyli się postaramy. Zapraszamy was teraz na niesamowite widowisko. My się z wami już żegnamy. Dziękuję ci, Kubo. No to zażygaję maszynę. Do zobaczenia już za tydzień.